Tylko dwie szkoły ponadgimnazjalne w suwałkach mogą mówić o pełnym, stuprocentowym sukcesie swoich maturzystów. To pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej i prywatne Liceum Ogólnokształcące. Bardzo blisko było drugie LO. Tutaj jednak troje maturzystów poległo na matematyce. Najlepszy uśredniony wynik pisemnego egzaminu z języka polskiego. Uzyskało pierwsze liceum ogólnokształcące, przekraczając nieznacznie poziom 69%. Na miejscu drugim, trzecie LO i ostatnie na pudle, drugi ogólniak. Jeśli chodzi o matematykę, bezkonkurencyjne okazało się prywatne liceum ogólnokształcące, którego wszyscy abiturienci nie tylko zdali matematyczny test, ale zaimponowali również umiejętnościami. Średni wynik szkoły to aż 95,5%. Uczniowie tej szkoły znakomicie wypadli również w pisemnych częściach matury z języków obcych, angielskiego i niemieckiego, uzyskując w pierwszym z nich 98 na 100, a w drugim 100 na 100%. Podczas tegorocznej sesji maturalnej nie popisali się abiturienci szkół dla dorosłych. W liceum ogólnokształcącym ŻAK maturę zdało zaledwie 12%, w LO dla dorosłych 21%. Paradoksalnie, stuprocentową porażką zakończyły się egzaminy uczniów trzyletniego LO dla dorosłych prowadzonego przez Akademię Sukcesu. Wśród techników najlepsze okazało się to z numerem 3 przy ZST. Świadectwo dojrzałości uzyskało tutaj ponad 86% maturzystów. Najniższy średni wynik uzyskali uczniowie technikum ZDZ 30% zdawalności, technikum numer 5 prowadzonego przez siostry Salezjanki tutaj sukcesem swoje zmagania maturalne zakończyło 46% abiturientów i technikum w zespole szkół centrum kształcenia rolniczego imienia Win. Witosa, które z dokumentem uprawniającym do studiów opuściła dokładnie połowa zdających. Reasumując, spośród 915 subalskich maturzystów, 740 egzamin dojrzałości zakończyło sukcesem.